jestem samotnikiem z natury i podobała mi się myśl Siorana, który napisał, że stracona jest każda chwila, której nie spędzamy z samym sobą. Ktoś kiedyś powiedział, że morze jest jego spowiednikiem. W moim wypadku spowiednikiem jest pustynia. Rzeczywiście ja potrafię tam spędzać czasami wiele tygodni i wychodzić z takiego spotkania oczyszczony. Te sawanny, na których człowiek ma wrażenie, że bierze udział w stworzeniu świata, to są miejsca, w których dobrze się czuję. Fotografia jest bez wątpienia sztuką do uprawiania w samotności. Zdarza mi się urządzać takie fotoekspedycje czy warsztaty też w Afryce i no oczywiście to jest frajda, że możemy porozmawiać o fotografii, natomiast ona tam nie ma szansy powstać, ponieważ się tłoczymy w tych 5 czy 7 osób. Na moich fotografiach są właściwie wyłącznie ludzie, ale to też znacznie mi łatwiej jest się do nich zbliżyć, kiedy jestem sam. Kiedy się jest samemu, kiedy zakłada się tę czapkę fotografa właśnie, kiedy się wyostrza wrażliwość, kiedy się próbuje patrzeć na świat w sposób taki, jakby się go widziało pierwszy raz w życiu, to zawsze jest odkrycie, to jest każdego dnia nowe olśnienie.